gość Radia Oko. W studiu mam gościa, właściwie gości, ale najpierw porozmawiamy właśnie z bardzo młodą, świetną wokalistką, która brała udział w przeglądzie piosenki legionowej, który odbył się jakiś czas temu w Ostrołęckim Centrum Kultury i jako solistka ten konkurs wygrała całkowicie zasłużenie. Hanna Laura Prażych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać u ciebie? Teraz jest czas szkoły, tak? Tak. Dobrze, możesz mówić troszeczkę bliżej mikrofonu jeszcze, bo masz taki... jak śpiewałaś, to miałaś taki solidny głos. Także śmiało możesz mówić, się nie krępować. Jak przygotowania do świąt? No powoli. Ale coś robisz ty też, czy nie? Tak. A co na przykład? No, pomagałam mamie mieć okna, sprzątałam w pokoju. Wow, czyli to jest taki czas, kiedy rzeczywiście trzeba trochę popracować. Ale potem jest chyba fajny czas, co? Tak, moje ulubione święto to są... bo to jest Boże Narodzenie. A dlaczego lubisz to święto? No, bo spotykamy się całą rodziną u babci. Wow, właśnie często ktoś wspomina babcię, ale jako jedna z nielicznych, kiedy zadajemy to pytanie, mówi, no bo są prezenty, zazwyczaj tak się mówi, ale jednak to spotkanie chyba jest dużo ważniejsze niż te prezenty, bo te prezenty to taki trochę tylko symbol, prawda? No tak. Ale fajnie, że są, wiem, wiem. Powiedz mi, wygrałaś ten konkurs, jaką zaśpiewałaś piosenkę? Zaśpiewałam piosenkę pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż. No i jak ten utwór ci się śpiewało? Ciężko było się do niego przygotować? Nie, właśnie miałam dwa utwory do wyboru i wybrałam ten, bo były tam takie tonacje, które mi pasują do mojego głosu i łatwiej mi się było je śpiewać niż tą drugą piosenkę. Ale ty, podejrzewam, nie zaśpiewałaś zupełnie z przypadku. No, masz po pierwsze bardzo ładny głos, ładnie śpiewasz, ale ty też chyba musisz lubić śpiewać, tak? Tak, lubię śpiewać. I od kiedy się tym zajmujesz? Kiedy zaczęłaś sobie podśpiewywać? No, już jak miałam tak 3-2 latka, to brałam szczotkę i śpiewałam cokolwiek mi wpadło do ust. A ty wiesz, że tak będziesz mówić, jeżeli będziesz dalej śpiewała i będziesz miała lat 20, 30, 40 będziesz dalej śpiewać, to kiedy będziesz udzielała wywiadów, to będziesz właśnie wspominała ten moment i zawsze będziesz mówiła. Ja na przykład zawsze w wywiadach mówię, że u mnie zaczęło się to tak, że jak miałem lat z 10, może mniej, to wycinałem sobie gitarę z tektury i skakałem po łóżku. A ty śpiewałaś sobie do szczotki na przykład. Tak. No i właśnie super. Czy ty coś śpiewasz poza pieśniami legionowymi? A właściwie co śpiewasz, jakiego artystę lubisz? No, ja nie mam tak wybranego jednego artysty, bo słucham praktycznie każdego stylu muzyki i nie mam tak wybranego. Ja radzę, żeby ci tak zostało, bo fajnie jest, jak się nie wrzuca, nie szufladkujesz się i wrzucasz do, tak, w jedno miejsce, czyli nie nakierujesz się na jeden rodzaj muzyki, bo tak naprawdę podejrzewam, że ty jeszcze do końca nie wiesz, co będziesz chciała w życiu śpiewać. No, raczej tak. A jakiś instrument myślałaś kiedyś, żeby pograć na instrumencie? Znaczy, 2 lata temu miałam lekcję ukulele i rok temu też, ale już pamiętam teraz tylko 2 akordy, bo zostawiłam te ukulele w kąt. Aha, ale też pocieszę być może ciebie, może i osoby, które nas słuchają i ciebie znają, że ja też jestem nauczycielem gry na gitarze, na ukulele i są tacy uczniowie jak ty, którzy na przykład pograją przez rok czasu, półtorej, później przestają grać, mija 2-3 lata i wracają do tej gry. Ja też tak miałem, wiesz? Też kiedyś uczyłem się grać na gitarze, jak byłem w waszym wieku, później ta gitara poszła w kąt i minęły 4 lata, kiedy znowu ją wziąłem do ręki. No i tak już 30 lat prawie jak gram. Także pewnie ty też wrócisz. Jeżeli śpiewasz, to warto grać na jakimś instrumencie. Chciałabyś dalej? No tak. Ja myślę, że będziemy ciebie oczywiście tutaj zachęcać. Dobra, powiedz teraz, jakie ty byś chciała mieć plany? Co ty byś chciała robić, jeśli chodzi o muzykę w przyszłości? No, właściwie to ja nawet nie wiem. No, po prostu lubię śpiewać i nigdy nie miałam tego plana, że jako dorosła bym chciała być piosenkarką, tylko po prostu lubię śpiewać. I właśnie dlatego, że po prostu lubisz śpiewać, prawdopodobnie ci to wyjdzie, czego ci naprawdę bardzo, bardzo serdecznie życzę. No dobrze, jako pierwsza może złóż życzenia, przedstaw się i złóż życzenia, komu byś chciała na święta i na Nowy Rok. Chciałabym pozdrowić moją mamę, moją babcię, która teraz jest u nas właśnie w domu i mojego tata. My również gorąco, gorąco pozdrawiamy. Kochani, robimy krótką przerwę, a już za chwilę będę miał okazję porozmawiać z całą klasą. No i dodam jeszcze oczywiście, że Hanna jest z szkoły podstawowej numer 1. Gość Radia Oko.